Idę dzisiaj do zatoczki pochodzić trochę z wykrywaczem. Specjalnie na poszukiwanie wybrałem taką pogodę, bo jak zaczął się sezon, skończyła się szkoła, zakończenie roku szkolnego, to na Chorwację przyjechało tyle turystów, że nawet nie miałbym zbytnio gdzie chodzić z wykrywaczem, bo plaże takie właśnie żwirkowate to są w całości zajęte przez turystów, a że dzisiaj jest taka pogoda, a nie inna, to mam nadzieję na to, że aż tylu turystów nie będzie i będzie można pochodzić tam z wykrywaczem i że nikomu też nie będę przeszkadzał. A niestety są tu jacyś ludzie rozłożeni. Ogólnie to wielkie fiasko, bo przyjeżdżając tu na Chorwację, oprócz zamysłu tego, że przyjeżdżam tu na wakacje, w planach miałem nagrywać codziennie odcinki z wykrywacza, bo widziałem, że wam się to bardzo spodobało na kanale. Ale cóż, no niestety pinpointer wysiadł, przez co poszukiwania w wodzie są tak uniemożliwione, że nawet mi się nie chce chodzić nigdzie w wodzie. A jeśli chodzi o chodzenie po plażach, no to na paru plażach już widziałem poszukiwaczy, na tej nie widziałem poszukiwaczy, ale no, bez pinpointera z tą cewką poszukiwania mogą być ciężkie, ale postanowiłem, że się wybiorę, sprawdzimy, może coś się znajdzie fajnego. Co do poszukiwań, to myślę, że jest tak zasypiona plaża, że najpierw ją przejdę i po prostu poszukamy dużych sygnałów, takich powyżej, nie wiem, 25 powiedzmy, czyli 30, jakieś srebro, a jak nie, to się pobawimy na małych. Włączyłem wykrywacz na trybie plaża 2, wystroiłem do gruntu i zamysł na dzisiaj jest taki, że przejdę tą plażę szukając wysokich sygnałów, takich powyżej 20. Tu już wykopałem sygnał 12 i była to zawleczka, a potem 18-19 i to był taki kawałek aluminium. No i tak idę góra, dół, góra, dół. O, tu jest ta zawleczka, jak widzicie, o. No i tak będę skanował plażę za jakimiś dużymi sygnałami. Tu jest 15. Nie, no na razie nie. Jak nie będzie dużych sygnałów, to wtedy przejdę to wszystko jeszcze raz. Czasu mam, to tutaj trójka nawet jest gdzieś. No to jest taka. O. Ale tak za bardzo rwie, to będzie chyba ten kapsel widoczny. 14 teraz. No to tam to kapsel, a to zawleczka będzie. Taki sygnał jest normalny. Dziwny. Ale wysoki. Kapselek nasz. Z powrotem się trafił. Taki sygnał z ładniejszych. 16. Tu mamy takiego polmosika. Gdzieś tutaj. Dalej śmiecik taki. 22, 21. Dosyć stabilnie, ale głęboki sygnał. Spróbujemy go tutaj jakoś wykopać. Co to będzie? Wygląda mi to właśnie na jakiś euracz, bo właśnie głęboko, a cicho. Aha, mały sygnał, pewnie euro, a tutaj taki miedziany kawałek rurki. Michałowi by się przydało. Mam kolejny taki fajny sygnał, 19-20. A, znowu jakiś taki dziabąk, dziadostwo takie. O, i jest kasa pierwsza. 1 euro. Super. Stabilny sygnał, nie rwał. 21. Teraz wiadomo, że trzeba takich sygnałów szukać. Kolejny stop. Aha. O. I taki stop. W gust czy w poprzek nie wiadomo. Dajcie znać w komentarzach. Ale przeszedłem, powiedzmy, poprzek plażę, to teraz będę chodził wzdłuż, tak skanując. No i tylko te duże sygnały, bo tych małych to nie ma sensu, bo to wszędzie się wzbudza. A jeszcze jedno, jak przejdę tutaj wzdłuż czy tam w poprzek, to będę szedł tutaj linią brzegową, bo często tak jest, założyłem w tamtym roku, że ludzie co się po prostu tutaj kładą, żeby tak nogi mieć w wodzie, żeby było fajnie, tak sobie poleżeć, no to często im wymywa z tych kąpielówek, tych takich ala spodenek, no i że, no i tutaj właśnie idąc tu w poprzek mogę znaleźć coś ciekawego. Już tu też widzicie, plaża nam opustoszała, także więcej manewrów i więcej swobody będę miał. I tutaj coś. Jakiś syf jest w ogóle. Taki żele. A, i tu pod tym syfem jest sobie właśnie. No i to nie był pewniaczek. 18, 19, 20 w tym miejscu. I co to? Jakiś taki kawał blachy. Przeszedłem tutaj linią brzegową, wszystko wzdłuż. Tutaj pominąłem, bo to jest wielkie dziadostwo, jest wielki. No i tak sobie idę. Już trochę tak bardziej w wodzie. Zobaczymy, czy jakiś tu sygnał się trafi. Na razie cisza, ale też nie wiem, czy właśnie fale nie powypływały tam dalej, głębiej. Ale no, ze względu na brak pinpointera, to w tym roku musi nam wystarczyć tylko jedna plaża. Szkoda, bo naprawdę chciałem tu pochodzić wszędzie z wykrywaczem, ponurkować, ponagrywać wam. No, może w przyszłym roku, a może się uda jeszcze coś wymyśleć w tym roku, zobaczymy. I tak sobie chodzę tu, szukam. W tamtym roku, w takim mniej więcej tym miejscu jak tutaj, 2 euro znalazłem, a potem chyba 1 euro, no ale... Ale nie z tym. Widzę. Chciałem tu teraz to wypaczyć, chyba to będzie to. No, duży kawałek stopu. Tutaj takich zakamarków skalnych. O! A ja to walnąłem cewką. Dobra, głębiej już i tak nie będę w stanie nic wyszukiwać bez pinpointera i maski do nurkowania, ale się przejdę chociaż w tą stronę. Tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Tym pozytywnym akcentem, czyli 1 eurem, się z wami żegnam. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Zachęcam was do subskrybowania, dawania łapek w górę i fajnych komentarzy. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Patrzcie ogólnie, ile tu jest śmieci. Tutaj już rzuciłem tą kapilarę i inne. A tutaj jeszcze można tak... O. O. Jeszcze takie drobniejsze. Trochę tego było.